I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out until... Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Gościmy dziś w oddziale 0176 Pinczów w hodowli Violetty i Zbigniewa Mitręgi. Dzień dobry, witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Dziś naszym gościem jest tylko kolega Zbigniew, bo żona ze względu na wykonywaną pracę musi być właśnie w pracy, poza domem, także nie mogła z nami tutaj wystąpić, ale w hodowli pomaga. Pomaga, to bardzo. Podział obowiązków właśnie musi być. Tutaj, ale przy gołębiach, jeśli chodzi o karmienie i tak dalej, to raczej to pana obowiązki. Raczej tak, no żona tam, jeżeli mnie nie ma, no to pomaga, ale raczej to moja specjalność. To tak, już tyle lat. Od którego roku pan jest w związku? Od, chyba tak jak powstał oddział Pinczów, od 1995. Z przerwami, ale takimi no związanymi z przeprowadzkami. 26 rok i właśnie odnośnie przeprowadzek jesteśmy tutaj już na gołębniku, który stosunkowo jest młody i działce, na której pan się tutaj stosunkowo niedawno wprowadził. Tak, tutaj na tej posesji od 2018 roku zacząłem loty. Całe tutaj gołębniki lotowe, rozpłodowe sam pan zrobił? Sam. Sam wybudowałem. Własnymi rękami. Tutaj gołębniki powstały jeszcze zanim się pan wprowadził do domu. Tak, jeszcze nie było, była pusta działka. Dopiero miał być budowany dom, no to najpierw tam gołębnik. Zresztą chyba jak wszędzie u wszystkich. Tak, u wszystkich hodowców w Polsce są rzeczy ważne i ważniejsze. Tak jest. Chciałbym na początku tutaj odnośnie już spraw lotowych zapytać o ten sezon 2020, jak on wyglądał w pana hodowli. No, taki troszeczkę dziwaczny na początku, no nie wiedzieliśmy chyba jak, no kiedy się zacznie, co i jak. No przygotowani byliśmy do sezonu od początku. Szło to na w miarę różnie, w miarę dobrze, chociaż tam no końcówka tak jak u mnie nie wyszła, nie wyszedł mi ten ostatni maraton. No z mojej winy, na pewno nie z gołębi, jak to się no mówi. No właśnie tak jak tutaj rozmawialiśmy, była całkiem fajna wyjściówka do kategorii tak, maraton. Miały gołębie tam wyjściowe konkursy, no ale ja tam chciałem, żeby poprawiły, jednak nie poprawiły. Może tutaj przybliżymy sytuację, jak to wyglądało. Nie, no nie będziemy się tu rozgadywać. No nie, moja wina, no na pewno nie gołębie, jak to się mówi, no gołębie nie mogłyby zgłupieć. No tak, czasem hodowca zamiast pomóc, to swoim to błędem to zaszkodzi. Tak, to zaszkodzi. A tak wyszło, jak wyszło. No sezon taki, no w A kategorii wylatałem tam pierwszego wicemistrza, w intermistrzostwie pierwszego wicemistrza i drugiego wicemistrza, no w tej kategorii takiej supermistrz, wszystkich kategorii razem. Także jest dobrze. A tutaj apetyt na tą kategorię maraton był całkiem spory, bo rok wcześniej był pan drugim przodownikiem okręgu. Tak, drugim przodownikiem okręgu i 40 chyba bodajże, już nie kojarzę, drugim chyba przodownikiem w Polsce. I pierwszym wicemistrzem w oddziale, no przegrałem, no wiadomo z kim, z mistrzem Polski, z kolegą Darkiem Marciszewskim, no. Przedstawiać tak. Nie trzeba. No nie trzeba. Kolega Darek jest wszystkim znany. A właśnie tutaj wracając do tego lotu ostatniego, to te gołębie po prostu miały wyjściówkę. W skrócie powiemy, że próbował pan je zmotywować,
gdzieś nie do końca się to udało i po prostu i ten lot wyszedł taki, że w zasadzie konkurs był dwudniowy. Tak, był to lot, gołębie się pokazały późno, przed samym wieczorem, dobijaliśmy konkurs na drugi dzień, no i u mnie to nie wyszło, gołębie po prostu były no, za bardzo zmotywowane, nie dały rady po prostu. I na ten lot zakoszował pan same samice? Same samice, tak. Samce zostawiłem w domu, zakoszowałem samice i nie wyszło. No tak się zdarza, teraz będzie czas, żeby się odkuć, jak to mówią. W 2021. Będziemy próbować teraz, a jak wyjdzie, nikt tego nie wie. Tak. Teraz chciałbym tutaj poruszyć jeszcze jedną kwestię, bo w zasadzie od grudnia gołębie są w parach. Znaczy tak, ale rozpłodowe gołębie. Gołębie rozpłodowe łączę około 1 grudnia. Co roku wychowuję zimowe młode. Jestem z nich zawsze bardzo zadowolony. Jak widać, tam na gołębnikach są gołębniki osiadkowane, przody niedogrzewane, niczym. Gołębki się chowają eleganckie, zdrowiutkie. No właśnie, zresztą bo tutaj ani te gołębie nie, ten gołębnik nie jest ogrzewany, ani nic. I w zasadzie od grudnia teraz mamy taką dosyć mroźną pogodę. I te gołębie już chowają drugi lęk. Tak, już jest drugi lęk młodych. I są gołąbki, no. Zresztą tak jak niektórzy koledzy w Polsce, co biorą ode mnie młode, to no zresztą widzą, jakie dostają. No, są to młode jak kluseczki. Zresztą właśnie, jeden z tych młodych będzie wystawiony na aukcji na portalu Gołąb w sieci. Także będzie można zobaczyć, jak one wyglądają. Tak, będzie można zobaczyć, jak wygląda. Damy jednego tutaj dla kolegi Radka na aukcję. No bo jeden gołąb będzie też z gołębnika lotowego. I będzie samiczka też z gołębnika lotowego. Taka miała tutaj zostać, tylko że ma niespierzone piórka. Jest to samiczka przelotowana. Ma niespierzone 4 piórka. Pójdzie to na aukcję też z bardzo fajnych gołębi. Tak. Także myślę, że teraz przejdziemy do prezentacji tych gołębi na aukcję i zaprezentujemy może kilka gołębi lotowych. Pokażemy rodziców tych gołąbków, które będą na aukcję. Są to lotniki stare, które są już przeniesione do rozpłodu. I dwa takie najlepsze samczyki, które posiadam w rozpłodzie. Także przechodzimy teraz do prezentacji gołębi. Teraz zanim przejdziemy do prezentacji gołębi, chciałbym jeszcze tutaj poruszyć kwestię, bo w 2017 roku wybudował pan tutaj te gołębniki i gołębie lotowe ze starego miejsca zostały przeniesione na ten gołębnik. Tak, one zostały tu przeniesione w 2017 roku, zaraz po lotach w sierpniu. I w 2018 roku po prostu całe stado, całe tych lotników, które latały tam na starej posesji, leciały tutaj z tego gołębnika w 2018 roku. Były przeznaczone tutaj, jak to wyglądało w czasie sezonu? Te gołębie tam zalatywały? Tak, w połowie gdzieś sezonu podczas oblotów koło domu, no widać było, że samice zaczynają odlatywać. Nie latają w koło gołębnika, tylko zaczynają tam odlatywać. Ale sezon im wyszedł, bo niektóre po prostu samice porobiły po 10, po 12 konkursów. Te przeniesione stamtąd. No. Teraz zaprezentujemy pierwszego gołąbka na aukcję. Jest to samiczka z 20 roku o numerze 60PL0176-6530. Jest to samiczka przelotowana, była koszowana takim bardzo młodziutkim gołąbkiem i dlatego nie spierzyła mi tu 4 piórka. Jest to córka tej samiczki 537, co w 17 roku zdobyła 14 konkursów, w 19 12. Jest to pełna siostra 644, tej najlepszej lotniczki w Polsce w konkursie redakcji. Ojcem jest 193 gołąb mazany, syn mojego 69-95, tego najlepszego gołębia rozpłodowego w gołębniku, którego pokażemy zaraz. Zaprezentujemy jeszcze tutaj samicę. Pokaż się. To jest matka tej samiczki, przed chwilą co pokazywaliśmy, 537, to moja lotniczka.
pokażemy ją tu. Może tutaj mowę. To jest moja naprawdę super lotniczka. Ona teraz już przeszła do rozpłodu. Też była przenoszona ze starej posesji. I też mi tu wylatała w 19 roku 12 konkursów na starym gojemniku. W 17 roku 14 na 14. Tu mamy ojca samiczki. To jest syn 69-95 tego mojego super rozpłodowca. To jest gołąbek, pochodzenie ma z gołąbków Darka Marciszewskiego. Jeszcze może powiemy o tym gołąbku, że jest to, jak tam ludzie będą może coś wiedzieć, jest to dziadek tego pierwszego asa na WG Roztocze w tym roku, co był tej takiej gwiazdy. Pokażemy jeszcze raz. Teraz pokażemy tego młodziutkiego zimowego gołąbka, który idzie na aukcję. O takim fajnym numerze 3-2. Jak to mówi taki jeden kolega od nas z działu, że na sam numer można go kupić. Jest to dziecko tego mojego właśnie super 69-95. I córki tej 644. Tej najlepszej samicy w Polsce w 19 roku w średnim dystansie. W konkursie redakcji. To jest matka tego młodego gołąbka 222. Jest ona córką tej 644 superlotniczki o numerku 6444. Jest to samiczka wychowana do rozpłodu. Nielotowana, siedzi w rozpłodzie. Kolejny znaczny numer. Kolejny znaczny numer, tak. Taki dostała jak mama, tylko o 1/4 więcej. A to ojciec młodego. Mój stary super rozpłodowy, ten 69-95. Jest to gołąbek, którego już posiadam 8 lat. Jest to gołąbek od Darka. Jest to syn 30001. Jeden jedyny gołąbek, którego posiadam od Darka, ale jest to gołąb super. Chciałbym tu zaprezentować gołąbka z rozpłodu. Jest to mój chyba jeden z dwóch tych gołąbków najlepszych samczyków w rozpłodzie. Jest to gołąbek o numerze PL03141908. Jest to Werkamen, gołąbek wnuk Barko. Jest to ojciec tej słynnej 644, tej 537, co przed chwilą tutaj pokazywaliśmy, nakrapianej, co młody po niej idzie na aukcję. Znaczy nie młody, tylko ta samiczka zalatowana. To jest to jej dziadek. On wydał mi tu bardzo dużo lotników. Mam bardzo dużo po nim gołębi w rozpłodzie. Z tego gołębia dzieci i wnuków, może 50% rozpłodu jest z tego gołębia u mnie. I praktycznie cały gołębnik jest oparty na tym gołębiu. Co ciekawe, ten gołąb był zakupiony na aukcji charytatywnej w Kielcach. Tak, dla tych chorych dzieci, co tam organizowane są te aukcje. Był kupiony jako jesienny gołąbek. Jest to gołąbek od Pawła Baranowskiego. Jak to mówią, dobro praca. I zaprezentuję tutaj jeszcze mojego gołąbka, też w rozpłodzie już jest teraz. To jest taki gołąbek z 2008 roku, mój stary lotnik, który przez 6 lat zdobył ponad 60 konkursów. Też był tam na wystawie, miał jako roczniak w Kielcach, zdobył pierwszą nagrodę za sport wyczyn, miał 11 konkursów. Jest to gołąb
rasy Jansen od braci Czarny. Jest to jeden z moich pierwszych gołębi, których mi się udało wychować w swojej karierze takiego lotnika. On ma tu dożywotkę u mnie. Jest super gołębiem, mam dużo dzieci. I do tej pory się sprawdzają. Ma przepiękne oczko. Pokaż się. Także teraz jesteśmy w gołębniku już tutaj mutków. Tych młodych trochę jest odłożone. Ja tutaj pokażę, jak to wygląda. A w międzyczasie może zapytam, jak te gołębie tutaj są prowadzone, jaką karmę dostają i przez jaki czas ta karma będzie tak wyglądać. Znaczy one są teraz, karmy jak mają tak bardzo taką wysokobiałkową, z groszkami jak najwięcej, tych strączkowych, żeby były, że rozwinęły się bardzo dobrze i żeby się szybko, dostają też drobne nasionka, żeby one, bo tutaj one jak widać już zaczynają się sypać z tych okrywowych piórek. Można tu jakiegoś, po prostu może złapiemy któregoś. Ja w międzyczasie tutaj pokażę, one mi tu zaczynają uciekać. Karma jest do oporu, nasypana. Karma jest do oporu. Minerały też tutaj leżą. Tak, leżą te kołacze. Nie będziemy mówić z jakich firm, ani nic. Nie będziemy tu nikogo reklamować, bo zaraz się tu będą obsypią nas tu jakimś hejtem, że kogoś reklamujemy, że sprzedajemy. Może nie. To teraz zaprezentujemy jednego młodego. Tak, już widać jak one się tu wysypują całe. Proszę, one jeszcze po prostu miesiąc i będą całe okrywowe na piórkach wszystkich. Ale jeśli chodzi tutaj o te zimowe młode, po prostu to się wszystko sypie, już widać w ogóle ile jest piórek po tutaj na tym. A jeśli chodzi o te zimowe młode, to one są zaciemniane, czy? Nie, te styczniowe, które są w styczniu, one są niezaciemniane. One mają tak zwane naturalne zaciemnianie, bo rano się wstaje, 7 godzina to jest ciemno i 17 jest ciemno, także one się same tu ładnie wypierzą, tak jakby je zaciemniał. I one w zasadzie tutaj do lotów praktycznie piór nie wyrzucają? Nie, one zaczynają loty, to są w ogóle... Niektóre z nich puszczą pióro. Puszczą pióro, jak to się mówi, odrośnie im i reszta jest zatrzymana. A niektóre w ogóle nie ruszają. Albo z jednej strony puści pióro i zatrzymuje, nie pierze w ogóle. A okrywowe jest... jak stary gołąbek. Wszyscy wiedzą, jak wygląda taki opierzony młody. Tak. Także teraz przejdziemy do domu, porozmawiamy trochę więcej teraz o lęgach. Może pokażemy karmę, jaką tutaj pan stosuje podczas lęgów. Kilka takich najważniejszych dodatków do karmy. I porozmawiamy też trochę o tym, kiedy gołębie lotowe będą parowane i jakie są plany na ten najbliższy sezon. Okej, idziemy do ciepła, bo zmarzliśmy. Chciałbym tutaj jeszcze wrócić do tematu tych młodych właśnie. Czy te gołębie są teraz oblatywane w czasie zimy? Tak, były już na dachu parę razy, już się oswoiły tutaj z okolicą, z dachami i będą one tak przymykane, co jakiś czas wypuszczane i tak w ogóle robię z wszystkimi młodymi. Oblatywane są, poznają tutaj trochę okolicy, polatają tak parę kółek po dachach, jak to się mówi i są zamykane praktycznie do lipca, nawet z początkiem lipca są wypuszczane tak raz na tydzień, raz na 2 tygodnie. One praktycznie do lipca to nie umieją latać jeszcze grupą w górze. A dopiero potem się je przygotowuje do sezonu. Tak, a jeśli chodzi tutaj o straty tak przy oblotach młodych? Nie ma dużych strat. Jest to tam przykładowo przy 80 czy przy 100 młodych, to są to jakieś na palcach jednej ręki można to policzyć. Właśnie też tak zwróciłem uwagę na tą karmę, bo ona jest taka bardzo bogata w białko. I może też z tego powodu nie ma tych strat, bo one pewnie jak wychodzą na dwór, to dużo nie latają. Nie, one jak są i tym bardziej jak są jeszcze wypuszczane raz na tydzień czy na raz dwa, to czy na dwa, to one po prostu raczej tutaj spacerują po trawie i na dach nawet po prostu boją się, tylko chodzą jak to się mówi, jak kaczki po trawie. Teraz może przejdziemy właśnie już do lęgów znowu.
Zaprezentujemy tutaj karmę, jaką pan stosuje podczas lęków właśnie i kilka takich podstawowych preparatów, które gołębie dostają cały ten okres lęgowy. Karma to jest, pokażemy tu może, nie wiem czy widać już. Jest to wysoko, no taka wysokobiałkowa karma, ona tutaj jest bez pszenicy. Ja pszenicę dodaję sobie osobno, po prostu tak sobie to reguluję, ile tej pszenicy. I oczywiście bez kukurydzy. Nie podaję kukurydzy młodym nigdy. No i tyle. No i tutaj mam takich ze środków, takie jak to mówią ludzie, że się podaje tam jakąś chemię czy coś. No to takie podstawowe, że no minerały, przede wszystkim minerały u gołębi, u młodych, w wychowaniu młodych. No takie ja tu mam Wispumin, takie chyba bardzo znana rzecz, chyba wszystkim. W płynie minerały mam tutaj takie, pokażemy tu. Co jest, nic tu do ukrycia, nie są to żadne jakieś leki czy coś. No i taka też podstawowa rzecz, witaminy, minerałki, z Rinfida powiemy tutaj. I do tych tutaj rzeczy dochodzi coś jeszcze? Nie, no to normalnie takie, oczywiście zakwaszacz też, żeby wodę jak najczęściej, no to wtedy są to. A czy to jest takie zakwaszanie ocet, czy to jest z tego, z takiej firmy, czy z takiej firmy, no to chyba nie gra żadnej roli, bo to jest chyba wszystko jedno i to samo. No tak. A tutaj jeszcze przyniósł pan karmę taką, jaką teraz jedzą lotniki. Tak, no lotniki po prostu jedzą zimę karmę taką. Jest to karma z firmy Flornas. Taka zimowa, gotowa karma. To nic tutaj nie urobią samemu, jest to firma, gotowa karma, urobiona tam po prostu przez nich. Taka karma tak zwana od Rafała Pasonia. O, można tak powiedzieć, to może wszyscy będą wiedzieć, o jaką karmę chodzi. Zdecydowanie. Od Rafała Pasonia. Ja tutaj też muszę właśnie powiedzieć, że całą zimę na tej samej karmie, jak się okazuje, o, nie wiedziałem. No to nie poznałeś. Poznałem karmę teraz, ale dopiero ją przynieśliśmy. No. Czekałem tylko na to zdanie, że właśnie od kolegi Rafała. No. Tak właśnie według receptury Rafała. A teraz jeśli chodzi o sezon lęgowy lotników, bo już porozmawialiśmy o rozpłodzie, tutaj już w zasadzie one mają drugi lęk. A co z lotnikami? One czekają na parowanie? Tak, na razie czekają. Miały być tam parowane, przyszykowane miało być to na około tutaj 15, jeden gołębnik na 15-20 luty. Tam 12 samczyków. Miało być 12 par szykowanych, no ale no, z tego na razie co widać, co się dzieje na zewnątrz z pogodą, no to chyba będziemy się wstrzymywać. I reszta dwa boksy następne gołębników, no miały być szykowane tam na około 10 marzec, no ale no na razie nic, wszystko na razie krzyżuje, no nie będziemy nic puszczać na razie w pary, no bo. Czyli teraz te gołębie cały czas jedzą tą karmę, którą przed chwilą pokazaliśmy? Tak, jeszcze jedzą tą karmę. I jaki to jest okres przed parowaniem, kiedy ta karma jest zmieniana? No około 2 tygodni minimum. 2 tygodnie minimum? Tak. Czyli te gołębie wtedy przechodzą na taką już dosyć mocną karmę? Tak, dosyć lepszą karmę. Będzie, to już będzie odstawiane stopniowo, nie na raz oczywiście. Na jakieś 50%, no i stopniowo będziemy od tego uciekać. I całkowicie później przechodzi pan na karmę taką już mocną i to jest karma z białkiem? Tak, będzie z białkiem i taka będzie różna. Będziemy po prostu je tak przyzwyczajać, można powiedzieć, żeby posmakowały całej tej karmy też między innymi ten, co będą jeść cały sezon. Żeby wszystkiego spróbowały po trochu. Nie w sezonie uczyły się czegoś. Tak, właśnie teraz jeszcze pociągniemy ten temat dalej, jeśli chodzi o lotniki. One będą wychowywały po dwa młode? Jak to będzie wyglądać? Tak, jedne będą, te co będą później łączone, będą wychowywać po dwa młode, a jeden gołębnik tutaj robię, będę łączył na suche wdowieństwo. To już któryś rok tak pan lotuje? Czy? Znaczy wcześniej lotowałem na suche wdowieństwo, tutaj jeszcze nie, ale teraz z jednym gołębnikiem wrócę na suche wdowieństwo, będą łączone tutaj właśnie teraz, no i zniosą jajka, no to powrotem się oczywiście się to rozłączy i jeszcze raz na drugie jajka i żeby były tak po prostu no, z 1,5 tygodnia przed lotami już takimi wdowcami jak trzeba. No.
I teraz już jesteśmy przy lodach, one odchowały młode. I w czasie sezonu, jak tutaj wygląda sytuacja? Te gołębie są w jakiś szczególny sposób motywowane? One mają cele zamykane w czasie tygodnia? Znaczy ja mam cele tam, jak było widać, łamane na pół. To ta połówka jest złamana i tam jest zamknięta. On siedzi sobie w tej jednej połowie. Tutaj na drugą celę ja im odmykam tam i stawiam miskę. Przed lotem nie pokazuję. Przed lotami nie pokazuję samic. One się widzą tylko w czwartek lub tam w środę, zależy kiedy są na treningu w tygodniu. To wtedy się widzą, jak wrócą z treningu. I to są jakieś dalekie odległości treningu? Ile około 50 km. Plus minus. I one wracają razem, mają chwilę czasu? Tak, one mają tyle czasu na być ze sobą, ile jak ja jestem z nimi, to aż po prostu jak przyjadę, jak wrócę. Czyli muszą się spieszyć. Tak, będą dłużej. jak się spóźnią, to są bardzo krótko. A jeśli chodzi właśnie o powrót tej gołębi z wywózki, to na nich w gołębniku czekają jakieś smakołyki, mam na myśli konopia i tak dalej? Tak, jakieś drobne nasionka w celi zawsze są, po prostu, jak to się mówi, tam szczypta soli, jak to się bierze w paluszek, no to... Żeby poza partnerką jeszcze miały motywację do karmy. Tak, żeby tam wpadnie, to zawsze on tam odruchowo, zawsze to dziubnie. No czyli tutaj w zasadzie można powiedzieć, te gołębie nie są pokazywane przed lotem, ale na przykład przed takimi lotami 500-700, chociaż raz w sezonie te gołębie są w jakiś sposób motywowane, że na przykład w czasie tygodnia mają wspólny oblot. Tak, nieraz im się to robi, tam w czwartek wieczorem czy kiedyś, żeby po prostu są puszczane tutaj, żeby sobie tak pohasały po dachach, po trawie, pooblatały i wpuszczane są do cel razem, zamiast treningu. Mają robione coś takiego. Trochę tak inaczej. O. Ale one, trzeba im trochę urozmaicić. No trzeba tak trochę z nimi grać. No. Na psychice. Tak jest. Ale one tutaj, jeśli z takiego oblotu wejdą razem, dajmy na to w czwartek, przed takim maratonem, to one później zostają ze sobą na noc, czy są rozdzielane? Nie, rozdzielane są. Rozdzielane są. Nie zostawiałem nigdy na noc. Nie próbowałem. Może kiedyś spróbuję i znowu polegnę. Może nie. Ale teraz w tym sezonie można spróbować. No, może... Do ważnych świat należy. Tak. Jak to mówią, kto nie ryzykuje, to szampana nie pije. Tak jest. Także jeszcze chciałbym zapytać, po sezonie gołębie lotowe wychowują? Wychowują młode, tak. Zawsze co roku daję im wychować młode. Żeby po jednym młodym czy po dwa, jak to wygląda? Przeważnie po dwa. To tak jest, no, żeby to było naturalnie, jak one mają, znoszą po prostu dwa jajka w naturze, no to żeby wychowały te dwa młode. Jak im się to tak po prostu należy, to nie ma. Tak. No. Tak, i tutaj z większości tych gołębi lotowych są późne puszczane, czy to jest jakoś wybierane i rozkładane później pod inne? Znaczy większość wychowują wszystkie lotowe gołębie po sezonie, no bo te, które zostają, to są raczej w miarę dobre po sezonie, no bo ja lotuję całym gołębnikiem. W tym sezonie tylko tam na ten ostatni lot nie wkładałem wszystkich gołębi. A tak to całe lata i cały sezon, tak samo i w tym roku u mnie, zresztą tu w Pińczowie chyba większość ludzi to lotuje mocno i całymi gołębnikami. Roczniaki 700 muszą. A to jest obowiązek tutaj, to wiadomo, jak tu jeździłeś już po chłopakach, to wiesz, co ci mówili. Tak, dokładnie. No, są zawodnicy tu mocni, nie trzeba ich chyba przedstawiać. No. Myślę, że każdy już mniej więcej wie. Pińczów znają, no to jest tam, nawet to widać w okręgu na listach, nie, że to nie są słabi, no bo tam jak z tego co nawet kojarzę, to chyba w GMP nas jest, zauważyłem w pierwszej chyba 15 w generalnym, no to jest chyba nas siedmiu z Pińczowa nas jest. No, to jest... Tak jak właśnie wspominaliśmy, że to jest taki jeden, myślę, z oddziałów wiodących u nas w okręgu. I teraz chciałbym jeszcze zapytać, odchodząc już tutaj stricte od gołębnika, od hodowli, bo też daje Pan gołębie na wspólne gołębniki.
Teraz nawet taki fajny artykuł w gazecie Pińczowskiej czytaliśmy, bo tutaj gołąb się nazywał Ponidzie. Tak, coś więcej powiem o tej historii. Na imię Ponidzie i tutaj to pani redaktor z gazety Pińczowskiej przyjechała zrobić o nim artykuł, że no bo tutaj nasz region to Ponidzie, no i że reklamuje całe Ponidzie, bo jest na, są gołębie moje na derby Arona na Teneryfach i no i tak to ładnie zrobili, go opisali, że reklamuje nasze całe Ponidzie na dalekich Teneryfach. No. A jak te gołębie się teraz spisują tam na tym wspólnym gębniku? No w miarę sobie radzą. Wczoraj tam mieliśmy, przedwczoraj mieliśmy tam lot taki bardzo, dość bardzo ciężki. W jakąś bardzo brzydką pogodę, z tego co tam było widać. No są gołębie, radzą sobie, jestem zadowolony. Nie będę tam nic mówił, co, gdzie, jak, który. Ktoś tam gdzieś tam ludzie na pewno może widzieli, bo to idzie na żywo cały czas i na Facebooku to widać. Także jestem zadowolony. Także no, sezon tam się kończy chyba w marcu? W marcu, tak. Jest tam masę, łącznie z treningami, jest tam 26 lotów. A tutaj na wspólne gołębniki w Polsce jakieś pan daje gołębie? Ostatnio nie. Przez chyba 2 lata nie dawałem nigdzie. W tym roku się tam trochę przymierzam, ale jeszcze zobaczę. Bo przymierzam się też na tą, bo modny się stał teraz ten i będę na pewno, nie przymierzam się do Tajlandii na Pattaję. No. Okej. Okay. Czyli tutaj takie podsumowanie wspólnymi gołębnikami. Jeśli ten lot jest w marcu, no to finałowy, to mam nadzieję, że gołębie do końca wytrwają i życzę tutaj udanych tych ostatnich lotów. No i wszystkiego najlepszego w sezonie 2021. Dziękuję również za gołębie przekazane na aukcję. Również dziękuję, również życzę wszystkim hodowcom w całej Polsce udanego sezonu 2021. No i tytułów mistrzowskich. Wszystkim. No może nie wszystkim, bo mistrz będzie w każdym oddziale jeden. Także dobry lot dla wszystkich hodowców. Dziękujemy.